Do tej pory już powinienem level dostać, kurde. 66 expa. Please. Ta. Zajebiście. Let's go. No i ten, ukończyłem ten cały Delta episode. Moim zdaniem był zrobiony na szybko. Kurde, ile tam dialogów jest do jasnej cholery. Tak jakby no, normalna gra, w normalnej grze mamy trochę dialogów i tak dalej, no nie. I wszystko odkrywamy tak po trochu, a epizod Delta to godzina tylko i wyłącznie ekspozycji. Tylko gadają i gadają i gadają i od czasu do czasu też jakaś tam walka jest, ale niezbyt dużo tego jest. Oczywiście no, jako dodatek to jest całkiem spoko, nie mówię. No ale dzięki temu, kurde, dostaliśmy pieprzonego Rayquazy, który jest strasznie OP. Tak, było fajnie, kurde, one-shotować wszystkich moim mega zajebistym mega Rayquazą. Ale ja to robiłem moimi pokami do tej pory. Tak więc hej. Takie rzeczy to tylko w erze. No, let's go. No i co mogę jeszcze o tych grach powiedzieć? No teraz ten. Skończyłem ten epizod Delta, jestem teraz w Battle Resort. A kurde, spodziewałem się pieprzonego Battle Frontiera. Oczywiście jego nie ma. Jebać to. Jestem naprawdę rozczarowany tym, że Battle Frontiera nie ma. O kurwa. O kurwa. O! Zastrzelę cię! Okej, let's go. Pist, pist, pist! I... Let's go! I ten, no, jedyne co dostaliśmy to ten cały Battle Maison, które było w XY, a wszyscy wiemy jaki to postgame w tych grach był zajebisty. Praktycznie nie było postgame'u w tych grach. Było tylko Battle Maison i tam jeszcze inne coś i to wszystko. Myślę, że to samo w Orasie jest. I po prostu pomyślałem sobie, wiecie co, pierdolić to już. Nie będę... Lepiej wolałbym... jakąś inną... Kurde, te piętra są naprawdę małe, co się dzieje? 98 piętro. No. Zresztą tak podejrzewałem, że ten postgame będzie mało interesujący. No, nie wiem skąd, nie wiem dlaczego, ale taki miałem... Tak myślałem. Spróbujemy. Czemu użyłem tego mudo, jak to jest bezużyteczne? Pewnie tak dla jaj, bo... No. No kurwa, nie przestajcie unikać, do chuja pana! No, masz! Odetniemy ci rękę! No. Dawaj expa. Potrzebuję teraz expa, ponieważ muszę wypełnić mój mistyczny plan misterny. O, Rexio level dostał. I Yukari też dostała. I Akihiko! Nieźle. Będę musiał też trochę innych ogarnąć. Jak wszyscy inni się miewają z levelami. Ta, Akihiko trochę dobijemy. Wrócimy do tego. Do wejścia weźmiemy Junpeia i Mitsuru. I Rexia też zostawimy. No, on ma duży level, więc... No. Trizona, co to kurde jest? A nie, to już mam, dobra. Ech. Sprzeda się. Siema. O kurwa, co to jest?
Błagam, niech Mabufu na was dobrze zadziała. O! Nie! O, Reksio, swój chłop! On kocha tylko mnie, wyskurczybyki! No, bo to jest fajny mały piesek. Ta! Rozwalimy kości z Dungeons i Dragons. Hell yeah! Tak to się kurde robi. I dawaj jeszcze expa! Jestem taki szczęśliwy. Uuu, 903! I kolejne levele. Kurde, wchodzą nam te levele jak kurde broń maszynowa wypluwa naboje. O, ale no, było miło, ale się skończyło. O, 25. 27. Dość tego kurde dobrego. Reksio wam pokaże, gdzie raki zimują. No ale powoli Reksiowi się SP kończy, więc niestety będę musiał coś ogarnąć. To następny. Ty! Ty gnoju. Chyba, że moment. Czemu by nie spróbować? Why not? I tak nic innego nie mam do roboty. I... Dobry Reksio, swój chłop! Kto ma duże kurde jaja? My mamy! No, Yukari może nie, bo to dziewczyna, ale... dawać mi tego soczystego expa, tego pragnę najbardziej. Na całym świecie. 509 punktów. Item. Ta, wykończmy te medycyny. Dla mnie oczywiście ostatnia, bo ja muszę mieć HP w pełni. Adrawnite. Equip. O! Plus 30 SP! To mi się podoba. Ale i tak mi tych 30 nie oddało, więc... Pist. Będę musiał za niedługo do teleportera pójść. Ta. Kurde, nam wszystkim SP się... Przestańcie do chuja pana unikać, wy skurwysyny! Dość mam tego! Gińcie! O, przy okazji mam tutaj wszyscy ze sobą herbatkę. Mniam, kurde! Dzisiaj, z Toksikiem się spotykam. Połazić po mieście. Będzie fajnie. Dobra, jest. No to chyba myślę, że mogę się tymi pytaniami zająć. Wait a minute, zobaczę tylko, czy żadnych nowych na YouTubie nie ma. Przy okazji też powiem, jak stoimy z tym, z tymi let's playami, które są już na YouTubie, a których nie ma. Dawaj! Dziękuję. Moment. Tylko zerknę szybko na komentarze. Tak więc no, na dzień dzisiejszy jest 48 odcinek na YouTubie, więc będziecie wiedzieli, gdzie my jesteśmy tak mniej więcej. Kurde, czy mogę jakoś wyświetlić komentarze bez wchodzenia na filmik? No przecież społeczność. Nie ma nic nowego, okej. Dobra, spadaj. Czyli mam tutaj te 5 i to wszystko, dobra. Tak więc, tylko wejdę na następne... Ej. Przestań lagować! Co się dzieje? Wyłączę Firefoxa. No, już wszystko w porządku. O, fuck. Nie zauważyłem wcześniej tego cienia. W sumie Pokiego Groma atakować, jak Yukari może ich wszystkich wywalić. Dawaj, nie będziemy marnować SP.
I o, tak to się kurde robi. No. I tak pewnie wszyscy padną. No, więc po jakiego grzyba mamy my atakować, skoro możemy po prostu skorzystać z ich tego, słabości. Broń. Dawaj. Miałem pyszny Sonic Fist. Jest super szybki. Jeszcze tylko trochę expa, no. Wait a minute, idziemy this way. Okej! Okay. Może być, mi się to podoba. Jak tak szybko nam idzie, to może uda nam się jeszcze Tartarusa dzisiaj ukończyć. Ale by to było zarąbiste, żeby tak dojść do bariery. Następna jest chyba na 114 piętrze, o ile dobrze się orientuję. Dobra, no niestety Rexio ma mało SP, ale... Nie! Oh, fuck me! Niechcący. Z przyzwyczajenia! Lepszy jest Kill Rush niż Big Time Rush, kurde. My god, jak ja nie cierpię tych Disney Channelowych tych... seriali. Są takie mega nieśmieszne... O. Dobra. Że to coś strasznego. Przynajmniej dla mnie są mega nieśmieszne. O, jeszcze tak też przy okazji, skoro jesteśmy przy serialach. Kraina Lodu. Dużo ludzi mówiło, że to jest mega zarąbisty film, jeden z najlepszych filmów na świecie disneyowskich, i tak dalej. No i... któregoś tam dnia na święta go sobie obejrzałem. Szczerze mówiąc, nie dałem rady go obejrzeć. Nie dlatego, że jest zły, tylko była pewna rzecz, która mnie w nim wkurzała. A mianowicie milion piosenek na sekundę, do jasnej cholery. No bo ten, szczerze mówiąc, nie przeszkadzają mi jakby jako tako te całe piosenki i tak dalej, no nie? Ale do jasnej cholery, pierwsze pół godziny filmu i mamy ze 3-4 piosenki do jasnej cholery i wcale nie są nawet aż takie dobre, szczerze powiem. Bufu? Dobrze na was działało? Chyba nie. No po prostu... O. Pierwsza minuta piosenka, 10 minuta piosenka, 15 minuta piosenka, 20 minuta kolejna piosenka. Nawet kurde oddechu złapać nie można. Do jasnej ciasnej. O, no kurwa! Hell yeah. Ha, wypadła ci trupia czacha, głupia kościo. Zgadnij, dla kogo ta trupia czacha wypadła. No, dla ciebie. Co ja powiedziałem? Dawaj broń! Szkoduję, że nie ma expa, ale trzeba brać to, co się ma. 200! Za niedługo trzeba będzie wracać. O, teleporter. Moment, moment. Nie chce mi się. Dawaj, dawaj, bufu. Zrozpaczony, o kurwa, będą krytyki dobrze chodzić. Rexio! Swój chłop. Akihiko następny. Dawaj, defense. Maragi, Agilao, kurwa. Wiem. Mepatra, Jem, gdzie jesteś? Mepatra. Gdzie? Kurwa. Patra. Jest. O. Nie, wszystko jedno. O. Kolejne Mepatra Jam.
Szło nam do... Tak zajebiście do tej pory nie możemy paść. Poczekajcie, aż przyjdzie moja kolej. O wy skurwysyny, już będziecie mieli dupę na srebrnym talerzu. Kurwa, gińcie! O! Ja pierdzielę, jeden w sumie to nawet błędu żadnego nie zrobiłem. Pieprznąłem go w łeb i było enemy advantage. Dawaj kielich, potrzebujemy HP. Ponieważ personę tą już mam. Ach, nawet expa za to nie dostałem. Okej, to mnie utwierdziło w przekonaniu. Let's fucking go. trochę też drużynę może zreformujemy. Status. Junpei też expa potrzebuje. I Mitsuru. Koromaru i Akihiko pójdą. Odpoczną sobie. Hał. O! Nie smuć się! Let's get going. Dobra. Mitsuru. Dobra. Junpei. I... Heal party. Heal. I... Save. Tak, tutaj. I... Let's get going, bitches! 94. Nie, zaraz, kurde, 20 pięter nam brakuje. O, ja pierdolę. No trudno. Gin. Okej. Okay. Lubię trenować wszystkich równo. No, czy ja mam, kurde, pieprzonego zeza? Co oni mają, ci wszyscy przeciwnicy, że cały czas chybiamy? Ja pierdzielę, Junpei ma Buster Sworda. No. Dawaj expa. Hell yeah. 350. Okidoki. Lecim tu. No to dobra, chyba można teraz na pytania zacząć odpowiadać. Mam tutaj kilka. Będziesz robił serię z The Binding... A, i by the way, dziękuję dla wszystkich, którzy się udzielają. No nie i... Co jest, kurde, znowu?! No! No dobra, jeszcze raz. Dzięki... Chciałbym też podziękować dla tych, co się udzielają. Pierdziele, to idę dalej. Już na tym piętrze byłem, więc... Okej. Okay. No, dziękuję wszystkim za to, że się udzielają i... O, te pytania zadają. Dzięki temu, no... Grindzenie w Tartarusie, mam nadzieję, że robi się nieco bardziej interesujące, ponieważ mam o czym gadać. No i dobra. Czy będziesz robił serię z The Binding of Isaac Rebirth? Nie, nie będę robił, ponieważ... O kurwa. Znowu to samo. Ach, dość tego, Mitsuru. Walnij ich. Nie będę robił, ponieważ po pierwsze nie mam tej gry. I po drugie mam pierwszą część, ale utknąłem na samym początku. Wkurwia mnie ten taran... Ta randomowość w tej grze, szczerze powiem. I za każdym razem mnie to zabija. Próbowałem z całej mojej siły. Kurde, przejść przynajmniej te pierwsze 5 poziomów, ale nie zawsze musiało mnie coś zajebywać na samym środku. Czy to, nie wiem, jakiś boss mi tutaj da, jakiegoś bossa, który reprezentuje 7 grzechów głównych, albo jakieś inne gówno i wkurzyło mnie to strasznie. Ech, niestety. Tak więc no, Binding of Isaac i takie randomowe gry, nie chcę z nich robić let's playów. Przeciwko czemu byliście słabi? Chyba Zio, kurde, Akihiko nie mamy. Ale to nic. Jeden, kurde. Jakby miał skilla do
do kilku wrogów, do wszystkich wrogów, to bym może i użył. Ale tak, to nie ma mowy. Dawaj. Okej. Czyli fizyczne ataki najlepiej zadziałają. No kurde, Mitsuru! Po co ci ten cały miecz kupiłem? Dobrze, że zapisałem. Wiem, on zawsze tak nie myślał. Discharm. Item. Discharm. Na mnie. Czemu ja patrzę się w dno? Dobra, nieważne. Przestań, kurde, nie jesteś wcale taki podniecający! Mnie nie podniecają, kurde, kosteczki! Do gier planszowych. No. Dawaj, kasę chcę. Tako, zajebiście, dobra. Pokojówki czy pielęgniarki? Szczerze mówiąc, nie mam w tym żadnych preferencji. Jedno i drugie w porządku jest, o kurwa. Spróbujemy. O! Oczywiście, że chybiłem! Tak, czy jeżeli pociąg A... Zajebiście, Yukari! Yukari! Rób swoje. Więc tak, czy jeżeli pociąg A startuje w Brukseli z prędkością 300 km na godzinę, a pociąg B w Radomiu z prędkością 500, to kiedy się i gdzie się spotkają? Rozwiązaniem tego zadania jest okoń. Tak. O, a myślałem, że to ja. Mi by się level przydał. Ten tarafu. Zajebiście. Kolejny status efekt, który się nie przyda. Let's go, motherfucker! Rozwalę ci składaka, motherfucker. A, jest w pożądalu. Dobra. Będziesz robił może jakąś serię z widzami typu Minecraft. Ja let's play'e wolę robić sam, szczerze powiem, albo z Toksikiem. Tylko dlatego, że no, on może ze mną posiedzieć i razem będziemy mogli pogadać. Robienie let's play'u z widzami, mimo tego, że to dobry pomysł, byłoby zbyt chaotyczne. I poza tym, no, ja nie gram w gry online, więc to też jest faktor, który wpływa na moją decyzję. Tym bardziej Minecraft. Tam może, kiedy ja go ostatnio włączałem, że z 6 miesięcy temu, ponieważ no mam kurde gry do przechodzenia i tyle, inne rzeczy do roboty, niż granie w grę, która nie ma właściwie końca. W sumie, tak szczerze powiem, że właśnie takie gry mnie nie pociągają, że tak powiem. Takie bez końca, że tylko grasz i to wszystko. No poza bijatykami, ponieważ bijatyki są fajne. No i nie można też w nieskończoność grać cały czas. Ja tak nie wiem, Harvest Moon, jak to tam to się nazywało, Animal Crossing. Takie rzeczy nie chcę mieć nic wspólnego z nimi. Poza tym, o, 4, dawaj, expa. Poza tym specjalnie, no, jak patrzę na te gry, to nie myślę sobie, że miałbym jakąkolwiek ochotę spędzać w nich czas. No może tam na początku tam trochę, żeby zobaczyć mniej więcej jak to wygląda, ale na pewno by mi się to znudziło. Ja wolę grać w gry, które mają początek, mają koniec i to wszystko. No bo ponieważ mój czas też... O, Aramid coś tam. Ponieważ ja też mam... od czego to jest? A, okej. Okay. Dla Aegis. Kurde, Aegis mogłem wziąć. No nic. Ale nie, Junpei miał chyba mniejszy level od niej.
Dobra, Yukari. O kurwa. Dobra, zajebiście. No, ponieważ no, tak jak powiedziałem, nie chcę grać w gry, które nie da się po prostu przejść, ponieważ mają nieskończony replay value, bo po prostu ja mam... No, mam inne rzeczy do roboty, szczerze powiem. Wolę, kurde, pograć sobie w 50 gier, które mogę ukończyć, niż w taką jedną, którą tylko grać i grać mogę. Zwykle później mi nudzą się bardzo szybko. O, zajebiście. Gdzie jest teleporter? Muszę iść do teleportera. Gdzie jest ten teleporter? Muszę iść do teleportera. Nie, nie ma, dobra. W takim razie wejdę na następne piętro. Ponieważ mogę w końcu ziścić mój diabelski plan. Okej. Okay. Dobra robota, Yukari. Nie, zaraz. Skill. Dia. Dobra. Kurde, nie widziałem, że te pieprzone ptaszyska mają mamudo. Muszę uważać, co tutaj się robi. Na następnym piętrze. Dobra, no to... Chociaż... O, zajebiście. Zajebiście, dziękuję. Dobra. Mogę teraz mój diabelny plan wprowadzić w życie. Ale najpierw... Heal party. Heal. I... Save! Tak jest. I... Let's go. Fuse. Normal spread. I tak. Oto co jest to, co chcę zrobić. Stworzę sobie moją własną, ostateczną personę. Okej. I to... I tak, pamiętacie pewnie te wszystkie karty, które kupowałem i tak wszystko. Chcę władować to w tą personę i będzie zajebiście. Zaraz, co takiego... Dodge Slash, to mi się przyda. Ta... Nieważne. Tak. No więc, no właśnie to chcę zrobić. A dlaczego... Dlaczego Seiryu? Ponieważ to jest smok powietrzny. Nie, właśnie to podoba mi się w Personie 3 Portable, że można sobie, kurde, zrobić taką ostateczną personę własnoręcznie. Nie trzeba tam bawić się w pieprzone fuzje i tak dalej. A? A, tam, tutaj na końcu jest, okej, już się przestraszyłem. No, let's go. No więc... persona... To, no, no, co nie oznacza oczywiście, że nie będę robił fuzji i tak dalej, ponieważ no... To trochę potrwa, zanim zrobię tą personę, jak będę chciał, no nie? W ten sposób, jaki będę chciał, no ale... Przynajmniej jakoś to będzie. Media może powinienem mu dać. Nie, media jest już za słabe. Gdzie są moje karty z Pokemonami? Jest! Tak jest. Tak jest! Tak jest! Tak jest! Tak! Oh my god! Już czuję tu zajebistość. Już czuję tu zajebistość. Jak tam? Status. Oh my god! Ale dużo ma statów! Ale będę musiał jeszcze trochę nad nim popracować. Tak więc no. Teraz czuję się o wiele bardziej... no. Bezpiecznie, że tak powiem. Ale oczywiście też zostają te persony, które muszę zrobić i... które blokują te... Mudo i Hama. On jest ten... on jest mocny przeciwko Hama, ale... niestety, jeżeli chodzi o Mudo, to normalne obrażenia. Zapiszę. No.
spieprzyć te całe Orfeuszy, te loszy i tak dalej. Kurde, ja wolę sobie swoją personę zrobić, niż wpierdzielić się z tymi fuzjami nie wiadomo jak, które pewnie i tak można spierdolić. Ponieważ co będzie, jak jakiegoś tam socjalinka nie zaliczysz? Dobra. Wypróbujmy go. Magarula. O! No ale... Ale nie, przecież oni są odporni na ten, na wiatr chyba. Dobra. O kurwa. Oh my god, dziękuję. Dawaj expa. No. Tak jeszcze dla tych, którzy... którym nie będzie się podobać to, jak gram. No... Ja gram po swojemu, jak komuś się nie podoba, to trudno. Ja nie będę z fuzjami się pierdolił. Let's go! Przydałoby mi się jeszcze... O, widzicie? Widzicie? Tak to się kurde robi! Jestem potężny! To nam na pewno pomoże. No ale jednak będę musiał uważać też na elementy, nie? Jeżeli ktoś będzie odporny na wiatr, to... Na razie na wiatr. To będzie przerąbane. Mogłem w sklepie antycznym Windboost wziąć, ale nie pamiętałem, jaki on domyślne skille ma. BUM! Dobra, ja niczego nie będę robił, Mitsuru, ty za to się zabierz. W ten sposób. No i oczywiście, no, mam już mniej więcej taki plan, jeżeli chodzi o jakie skille chciałbym dać dla mojej persony i wszystko jest obmyślone, więc hej. No ale tak jak powiedziałem, trochę czasu zabierze to, zanim Seiryu będzie tak, jak będę chciał. W końcu smok powietrzny, który jest bardzo niebezpieczny. Ja tak szczerze mówiąc, no, te takie chińskie smoki i tak dalej, to aż tak bardzo mi się nie podobają, jeżeli chodzi o ich design, ale no, wolę te bardziej normalne, że tak powiem. Są fajniejsze. Ale smok to smok. Uuu, dostaniecie w pierdol. Magarula. Mój smok was zje. O, dobra. Śmiałeś chybić, teraz załatwię cię ja i Yukari. BUM! Wyrwiemy wam rękę. A ręka biegła i biegła, aż ze zmęczenia odpadła jej ręka. Czemu ja to powiedziałem? Nie wiem, ale hej. Jeżeli wyjmę jakiś żart z kontekstu, ludzie będą mnie lubić. Mam nadzieję.